Z tej strony Dawdrex, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku witam was w takim początku nowej serii Minecraft Survival. Zapraszam do oglądania. Tak więc dobra, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, rozpoczynamy serię Minecraft Survival i to nie będzie taka seria jak poprzednie, bo dzisiaj, myślę, że w drugim lub trzecim odcinku podam wam IP i będziecie mogli tutaj zagrać razem ze mną. Tak więc dobra, zaczniemy sobie dzisiaj Survival. Tutaj z nami Undefined, chwila, włącz sobie już F1 i co, i będziemy lecieć. Jak widzicie, pokażę wam na razie tutaj respa, żeby co tutaj jest wprowadzone. Tak wygląda respa, nie wiem, to gust, tutaj zależy tylko od waszego gustu, czy to jest ładne, czy nie. Starałem się to jakoś ładnie wybudować. Tutaj Undefined pomógł ogarnąć, tutaj już widać tabliczkę, sklep. To jest akurat ciekawe, ponieważ tutaj można kupić sobie różne rzeczy, powiedzmy. 8 żelaza sprzedać za 10 albo kupić za 10, to jest fajne. To jest bardzo fajne, ponieważ przyda się, powiedzmy, do jakiejś budowli. O, główka. Nie, nawet moja główka tutaj, co fajne jest, dobra. Odstawimy ją tutaj i idziemy survival. Leci, dobra. Żeby nie było, ja odejdę trochę od respa, bo tutaj te drzewa są do dekoracji. Pójdziemy sobie do tego lasku pięknego. Ściąć podstawowe pierwsze drzewo. Wybierzemy je. Także no. Aha, nie można tych drzew niszczyć tak, bo tu jest kuboid. Kuboid tu jest, żeby jakiś Steve'us, który se tak randomowo wbije na ten serwer, żeby on nie niszczył po prostu niczego. Dobra, niszczymy drzewo. Właścicielami jestem ja i Undefined tego serwera. Obydwoje tutaj ogarniamy to. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego z tego wyniknie. Oraz, że seria wam się spodoba. Postaram się nie robić kurde autojumpa włączonego. To jest najbardziej niepotrzebna funkcja, jaka istnieje w Minecrafcie. Jakby ktoś pytał: ty, co jest? Tego nie miało być w planach, ja nie jestem Steven. Dobra. Daj suba, o, tutaj polecam czat czytać. Dobra, robimy sobie w tym czasie crafting, patyki. O, mamy psa tu, dobra, pies na razie nam się nie przyda. Ja sobie tu wezmę, zrobię taką podstawową rzecz jak kill-off. Dobra, idziemy w podziemie, idziemy w podziemia. No co tu trzeba będzie się... Nie będę się obijał, trzeba pójść w podziemia, znaleźć kamień. Później, nie wiem, żelazo, diamenty. Aha, bo to jest wersja z netherytem. Jak dawno na wersjach nie gram nowszy, ja zawsze na 1.8 PvP lecę. Ja widzicie, sam teraz mam Lunar Clienta 1.17. Dobra, mam już 9 kobla. Zbieram sobie takie taktyczne 20, żeby mieć możliwość zrobienia piecyka, kilofa, siekierki. Dobra. Przy okazji też znajdziemy jakieś ciekawe miejsce, ponieważ tak blisko respa nie zamierzam się osiedlać. Trochę useless to będzie. 19, 20, dobra. Wiesz, że jesteśmy na terenie kuboida. To ci powiem, że ciekawe. Dobra, zamurujemy to i tutaj gdzieś zrobię sobie na szybkości miecz i pójdę im w papę zalić. O, ty lamusie! Czemu on mi nie bije? Ja ty. Dobra, widzowie, po cięciu jesteśmy. Ty, nie bij mnie! Była taka pewna rzecz, której zapomniałem wyłączyć. Ale to do testowania serwera było, ale już ją wyłączyłem, normalnie gramy. Stworzono nowy cel. Oho! Co jest? Ty, HP zrobił chłop w sekundę, many! Chłop ogarnia te technologie, kurde, perfekcyjnie. Znowu mnie coś bije. Aha!
Ja tu zaraz zginę jak jakiś arbuzik najgorszy, a tego nie chcę zginąć jak arbuzik. Dobra, idziemy. Pyk, to sobie zniszczę kolejne drzewa, żeby po prostu mieć tych drzew więcej, ale przez Undefinę mam teraz pół serca tylko. Tak trochę dupa, ponieważ kurde, jak mnie zaraz z dupy jakiś szkielet zaszczeli, to będzie przypał. Oj, i właśnie o tym mówiłem. Z dupy mnie zaszczelił szkielet. O, użyj baga, by powrócić na miejsce śmierci. To jest akurat bardzo fajne, możecie łatwo wrócić na miejsce, gdzie zginęliście. Kolejny szkielet, co ich tyle tu jest? Dobra, nie wiem czemu ja biję siekierą. Ale wypadł łuk! Dobra, wypadł nam łuk i to w całkiem dobrym stanie. Fajnie, dobra, pobijemy sobie trochę z tymi mobami, w końcu po to mam miecz. Fajnie byłoby dropnąć jakieś marchewkę czy coś, żeby móc po prostu mieć z czego żyć. Pyk, nie wiem. Jeszcze może podczas, tutaj planuję nie wiem, jeszcze może dodam random teleporta, który by teleportował na jakieś koordynaty, żeby nie było. Ale też takie... Wiecie, nie, że jeden gracz będzie na koordynatach 1 300 000, a drugi będzie na koordynatach minus 10 milionów, 10 tysięcy. Przekazuję nowy tytuł dwóm graczom. No, gówniak nie nawala, dobra, gówniak zabity. O, krówki trzeba pozabijać, niestety, Steve. No cóż, dobra. Zabijamy te krowy. I też zombie. Ponieważ potrzebujemy tego żarcia jednak, no. No bo jak nie będziemy mieli żarcia, to zginę zaraz i będzie dupa. Ty, patrzcie tu! Ale tutaj fajne miejsce takie znalazłem. Nie wiem, może się tutaj gdzieś osiedlę. TPAC. O, także z TPAC. Tego, ale... Nie wiem, jeszcze się kilka rzeczy też pozmienia, jak ja i Undefinę udostępnimy IP w trzecim odcinku. Kilka rzeczy się pozmienia, ale będzie to wyglądało bardzo podobnie do tego, co jest teraz. Będziecie mogli sobie ze mną pograć na live'ach na przykład. Więc, no polecam śledzić serię, polecam. Ponieważ warto. Dobra, patrzymy sobie, czy tu nie ma innych mobasów. Nie ma niestety już mobów. Dobra, wracamy na to fajne miejsce, które mi się spodobało, Imo. O, mogę psa oswoić. Dobra, oswoimy sobie jednego. Pyk. Jest pies, mamy psa. Ty nic się postawiłem, dobra. Piesek, idziesz ze mną. Nie mam co jeść, jest smutny, to jest, dobra. Idziemy, patrzcie, tutaj to miejsce mi się podoba. Muszę sobie zwiększyć nether distance. Wam trochę mały. Dobra. O tu, patrzcie tu. Tutaj mam pomysł na jakiś ciekawy dom. Idziemy tam. Najgorsze jest to, że ja nie ogarniam kompletnie ród w Minecrafcie i 1.17, więc ja będę się dopiero uczył, grałem na tym serwerze. To jest smutne. Dobra. Pyk, 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 pyk. Pyk. Zaraz będę miał węgiel, węgiel się zawsze przyda, fortun działa... O, tutaj właśnie Undefin napisał, na co działa fortunka, także to jest fajne. Ty, tu creeper eksplodował! Kurde. Akurat tutaj, żeby mało creeperów eksplodowało, bo ja bym chciał tutaj się osiedlić. Takie fajne miejsce na start. Wybudujesz tutaj taką grotę ciemności. Zaraz. Pyk. Pyk. Chłopco otworzył Ender Dragon Death. Dobrze, ja mam na szczęście wyciszone dźwięki z MC na nagraniu, ponagrywam Forzę. Pyk, dobra, zaraz będziemy mieli wungla całą. Tutaj stały stos. Dobra, jest. Zamurował mnie! Patrzcie tu, co za Steve. Suseł. Dobra, idziemy tutaj. I zaraz dojdziemy na górkę. Tak, CP
sprawdzę tą górę, czy ona jest taka ładna, jak wyglądała. A nie, to tutaj. Sun weather clear. Tak, w komendy są, kurde, też naprawdę fajne. Tutaj, które udało nam się ogarnąć, są... komendy są skrócone, przez co nie trzeba, powiedzmy, pisać weather clear. Bo to denerwuje, trzeba cały czas pisać tak długo komendę. Znaczy, jeśli ktoś umie szybko pisać na kompie, to bezproblemowe, ale jeśli ktoś pisze tempem już X-a, to no. No cóż. Dobra, osiedlimy się tutaj, tak, to będzie takie fajne miejsce. Zrównam sobie ten teren i tu postawię swój dom. Także jest set home. Jak widzicie, set home. Home. Teraz się tepnę do domu. Jestem w domu. To jest fajne też, jak idziemy do kopalni, się zgubimy. Ale to już nie będę wam tłumaczył, bo set home jest na wielu innych serwerach. No, odkrycie Ameryki właśnie. Jest na wielu innych serwerach i także mieliście okazję pewnie to widzieć. Więc ja nie będę tutaj wam tłumaczył, o co w tym kaman. Dobra. Jak widzicie, ja tutaj długo runę nie będę, to sobie zrobimy w przyszłych odcinkach, ponieważ po pierwsze mam narzędzie do dupy, a po drugie dopiero zaczęliśmy dzisiaj serię. I zrobię sobie tutaj taki taktyczny domek w górze, żeby mieć po prostu gdzie pierwsze rzeczy schować i móc gdzieś się przespać w późniejszym czasie. Pyk. Dobra, idę wziąć ten crafting, nie będę robił czwartego craftingu. Marnotrawstwo materiałów. Dobra, krowa tu jest. Krowę już nie będę zabijał tutaj, ponieważ krowa nam się przyda w momencie, gdy będę chciał zrobić farmę żarcie, bo to jest takie tymczasowe. Dobra, przepalę sobie żarcie krowy. Tutaj sobie wrzucę jakieś useless rzeczy, typu właśnie pióro, jakaś łopata zniszczona, jajko, to jest useless obecnie. O, mam ziemię, ziemią mogę sobie tu wyrównać trochę tego terenu jeszcze. Mam w planach to jakoś tutaj kreatywnie zrobić później, w późniejszych fazach. Tu niech pies sobie siedzi. Dobra, ale na razie odłożę tą ziemię w sumie, nie będzie mi ona na razie do niczego potrzebna. Pyk, 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 pyk. Niech sobie zjem, żeby po prostu mieć HP. Pyk. Dobra, mamy drzwi. Jakieś ewentualne schodki można też tutaj dorobić. Wezmę sobie dechy, pyk, cztery. Cztery schodki. Pyk, pyk, dobra, mamy schody. No i co, myślę, bo odcinek na 12 minut, mogę się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie, z tej strony się był Dawdej, tutaj w tle sobie Undefine z nami grał. Tutaj też pozdrowienia i podziękowania, bo on pomógł nam tutaj... Tutaj pomógł w organizacji tego serwera, więc dziękuję wam za oglądanie, to by było na tyle. Elo! I magik na koniec odcinka, siema!